To nie jest tak, że gdyby nie przecieki, bo jakby no już w tym momencie jakby to jest, ta sprawa jest prosta, nie? A mianowicie Boxdel dał film Wardędze. Tylko ja się tak jeszcze zastanawiałem, bo ja to wiem jakby od 2 dni, nie? W dzień, w którym wyszła transmisja Wardęgi, ja potem wrzuciłem ten film, ale ja nie potrzebuję dzwonić do Boxdela, bo już mi to powiedział jakby. Już mi się do tego przyznał. Tylko teraz poczekajcie chwilę, jakby w dzień, w którym Sylwester zlikował ten film i ja go potem wrzuciłem, to on w nocy tu był. I mi się przyznał. Tylko mówię, nie powiem tego publicznie, kurwa zaczekam, nie? No, jakby historię, którą mi kurwa opowiedział, to jakby nie chce mi się jej nawet odtwarzać, bo ja tak trochę kurwa wychodziłem z założenia podczas tego wszystkiego, że nawet jakby ktoś siedział, nie wiem, kurwa siedział dyktafon Wardęgi razem z nami, no to trudno, no to jakby trzeba się z tym liczyć, ale tak ja nawet jak oglądam ten film, to się zastanawiam, co trzeba mieć w głowie, kurwa, żeby już nawet nie tyle, że grać na 2-3 fronty, tylko kurwa na każdy front. No, więc no. I pomimo tego, że Boxdel twierdzi, że bo oni tam mieli jakieś spotkanie z Wardęgą i Wardęga mu niby jakieś screeny pokazywał z tego filmu, czyli już teoretycznie go miał. Najgorsze jest to, że oni czepiają się szczegółów, słówek, a tak naprawdę w ogóle nie odnoszą się do tego, co napisałeś. No nie, no przecież to są sympatyczne, fajne chłopaki. To do czego oni się mają odnosić? Widzisz, Konopski jest pełen empatii do Boxdela i tak dalej, który go zdradził, ale on dla niego chciał dobrze. No i tyle. Patrycja, witamy wśród wilków. Zaraz będziemy tutaj się odnosić do słów Nitrocniaka. A więc on twierdził, że ponoć Wardęga już i tak miał jakieś szczątki tego filmu i koniec końców dał mu ten film. No. Dobra, ja wam powiem, jak to mniej więcej wygląda. Z Boxdelem miałem kilka tygodni temu taką już ciekawą, pożegnalną rozmowę. Nie wiem, czy opowiadać o niej jakoś bardziej. Jakby tak jak mówiłem na poprzednich streamach, nie? Że ja mu zadawałem często jakieś takie pytania. Spotykasz się z tymi? No bo wszystko już wiedziałem i mówię, spotykasz się? Nie. No i on mnie tak zwodził. I pewnego dnia ja już mu zadawałem konkretne pytania, nie? Czyli oni jakieś chcą się spotykać z ludźmi z Goats i tak dalej, coś tam Boxdel, że nie. A nagle i się rozłączył. I nagle dzwoni, mówi, no mamy takiego newsa, zdobyłem, przyjadę i ci powiem, nie? I ja mówię, oho, dobrze. I przyjechał wtedy, bo już zbierali jakieś wszystkie swoje rzeczy. Znaczy wtedy jeszcze nie mieli, ale się okazało, że już przyjechali po swoje rzeczy, nie? I wtedy mi powiedział rzecz, którą ja i tak wiedziałem, czyli no to, że się tam, że Nitro się spotyka z ludźmi z Goats, nie? I że chcą mnie niby oskarżyć o mobbing i tak dalej. Tylko, że finalnie wyszło, że to wszystko były gówno, a nie mobbing. No i wtedy tak rozmawialiśmy. Ja mu tam zadawałem pytania i on wciąż nie wiedział, że ja wiem o tym spotkaniu we Wrocławiu. Nie? On nie miał o tym pojęcia. No i ja go tam pytam, spotykałeś? Już tam nie wiem, to już chyba był jakiś 8 może raz. Czy spotykałeś się z tym Nitrozyniakiem? No tam pogadałem z nim 20 minut, nie? I mówię, no to powiedz, spotykałeś się z tym Nitrozyniakiem? On się tak wyprostował i no jak już gadamy, to gadajmy. I mi mówi, no przyjechał raz Nitrozyniak do Warszawy. Coś takiego, nie? A ja już wiedziałem o spotkaniach we Wrocławiu, o Warszawie też wiedziałem, nie? Ale zaczął w końcu gadać. No i ja mówię, no i widzisz, Boxdelku, pytałem cię o to 7-8 razy. Już zacząłem go tam cisnąć, nie? Że chłopie, uważasz się za dobrego taktyka, jeżeli, że wytłumacz mi, czemu ja ci zadałem pytanie 3 razy o Nitrozyniaka, to że się nie szczaiłeś, że ja coś wiem. I jak ci zadałem pytanie o Williama, to czemu nie wiedziałeś już, że ja wiem? No przecież to powinieneś wyczuć już, nie? A on coś tam pokręcił nosem, no i ja go pytam, no dobrze. A i on w ogóle powiedział mi coś takiego. Ja im broń Boże nic tam nie dawałem, Nitro się tylko chciał spotkać i mnie lobbował, nie? Właśnie on coś użył takich sformułowania, że to spotkanie to był taki bardziej lobbing, że Nitrozyniak do niego przyjechał do Warszawy, żeby go lobbować, że weź coś daj i tak dalej na Wardęgę, nie? W co oczywiście ja nie uwierzyłem, ale mówię dobrze. No i zadałem mu pytanie, no dobrze. Jeżeli przyjechał tylko lobbować, a ty nic nie dawałeś mu,
To powiedz mi, czemu od razu mi nie powiedziałeś, gdy cię a pytałem go dokładnie w tych dniach, kiedy widział się z Nitrozyniakiem, to dokładnie w tych samych dniach do niego dzwoniłem. I mu wtedy zadawałem te pytania, nie? Czy się spotyka z Nitrozyniakiem i tak dalej. I go pytam, to czemu mi nie powiedziałeś od razu, nie? Skoro i tak nie chciałeś z nimi działać. No i Bowser tak się zmiesza i mówi, no bo chciałem zobaczyć, nie? Ja mówię, co chciałeś zobaczyć? No jak się sytuacja rozwinie. Czyli chłop zrobił coś takiego. Był z nimi w teamie, żeby na mnie nagrać film. Sprawdzili te wszystkie plotki. Jak się okazało, że gówno będzie, a nie film, to nagle postanowił się na nich trochę zacząć wypierdalać, nie? Ale musiał poczekać, bo jakby się okazało, że jednak Nitrozyniak ma na mnie jakieś brudy z Marcinem, to wtedy byłby w ich teamie, nie? A nagle jak wyszło, że te wszystkie poszlaki były chujowe, to sobie poczekał, popatrzył i nagle zaczął chcieć już jakby znowu wchodzić w moje łaski, nie? Że się tam coś mi powie, mimo że ja wszystko kurwa wiedziałem. Nawet sobie dzisiaj przypomniałem, o, może tak, nasze jakieś takie rozmowy z połowy poprzednich, no to sprzed kilku miesięcy. I no ja mu zadawałem konkret pytania, takie, że aż mi wręcz teraz jak sobie to tam analizuję, no to że aż mi wstyd, że go aż tak nakierowywałem, nie? Na przykład było coś takiego, że w dniu, w którym on się spotykał z Nitrozyniakiem, no to ja właśnie mówię, ej, mogę wpaść, bo chcę pogadać tam o tym, co się dzieje i tak dalej. I go właśnie pytałem, czy ty na mnie coś knujesz i tak dalej. To on mi na przykład gadał, że leży chory, że albo na przykład, że chce mieć walentynki z dziewczyną, spędza, mimo że to nie były jeszcze walentynki, tylko tam było chyba dzień przed i tak dalej. Takie różne, nie? No powiem wam, że ciężka sytuacja. No ale dobra. No i zerwaliśmy już kontakt po tamtym spotkaniu. Oni tam zawinęli te aferki, bo już Bogzel wiedział, że ja wiem i tak dalej. Jestem sobie w Japonii. No i dostaję info od Konopa, że nagle Bogzel. My już wiedzieliśmy, co jest w tym filmie, bo Konop też ma fajną szajkę szpiegowską, nie? Więc sobie fajnie przekazywaliśmy, więc Konop dokładnie wiedział i tak dalej. No i Konop mi daje znać, że... A, i to jest co ważne. Na tamtym spotkaniu, tym takim wyprowadzkowym, ja je tak nazwałem, spotkanie wyprowadzkowe, Bogzel tam mi właśnie mówił, że on mnie bardzo lubi, że jestem w ogóle jakiś jego autorytet i tak dalej. Takie teksty gadał, żegnając się. I jestem sobie w Japonii, dzwoni Konopski i mówi, że Bogzel na mnie nadaje, że dzwonił do niego Bogzel, i że zaprosił właśnie Konopskiego, że ej, mam ten film, chciałbym ci pokazać i tak dalej. I no i że tam nadaje na mnie Bogzel, nie? No ja się zaczynam śmiać, mówię, kurde, jeszcze kilka tygodni temu się żegnał i w samych superlatywach o mnie gadał, a teraz nagle już... A, właśnie. Bo my z Konopem to zrobiliśmy taką akcję, że niby jesteśmy pokłóceni, nie? Tak mogliście chyba odnieść takie wrażenie, że chyba jest spina między Wardęgą a Konopskim, bo Konopski go tam krytykuje i tak dalej. No i Bogzel to chyba bardzo łyknął, no bo właśnie zadzwonił tam do Konopa i na mnie nadawał, no i chciał pokazać Konopowi ten film, nie? No ale w związku z tym, że już wiedzieliśmy, co w tym filmie jest, no to Konop powiedział, nie mam sobie nic do zarzucenia, dam do Bogzela. I żeby chłopaki po prostu publikowali, że on sobie poradzi, nie? Bo nie ma sobie nic do zarzucenia i nie spotkał się z Bogzelem. No ja sobie dalej w tej Japonii byłem, zero kontaktu, wracam i czekajcie, żeby kurwa też... A, zadzwonił do mnie, no i tam zaczął gadać, że on ma dla mnie jakiegoś game changera, nie? I to 22 marca. Zaczął, jak już wróciłem do Polski, mimo że nie było za bardzo kontaktu wcześniej, no to nagle dzwoni i coś tam, długa rozmowa, patrzę 40 minut i że ma dla mnie jakiegoś game changera. I żebyśmy się spotkali, nie? Że koniecznie. I ja taki byłem bardzo niechętny na to spotkanie. I mu odpisuję tak, kurde, powiem ci, że cykam się trochę i mi się nie chce.
A co do filmu, to myślę, że nie potrzebuję nic, no bo już ten film, no nie obchodził mnie, szczerze powiedziawszy. Ale Boxdel twierdził właśnie, że on ma jakiegoś, no coś grubego, nie? Coś grubego. No i pyta, czy ja wyjadę przynajmniej na przykład do Łodzi, żeby się spotkać w połowie drogi. Ja mówię, że no nie bardzo, nie? No i finalnie powiedział, że on przyjedzie do ambasady aż, nie? Czyli tam z Krakowa do ambasady to nie wiem, 300 kilometrów. No i wsiadł w auto i przyjechał. Przywiozła go ta jego dziewczyna. I ja pytam tak, omygy, a serio jakieś mocarne, może przeceniasz? A on mocne w chuj. Ja pierdolę. Tutaj nie miałem nigdy nic takiego, nie? Że mocny w chuj, nie miałem nigdy nic takiego. No i ja pytam, dobra, to aż raz do Konstancina jadę z Klaudią. Tak. I ja napisałem, oki, tylko zaznaczam, że będę bardzo zmęczony, bo wstałem o czwartej. Luźno, ja też jestem trochę zmielony. No i tutaj wezmę Benka, bo nie mam go z kim zostawić, czyli takie, że jestem dobrym człowiekiem, dbam o pieski. No na którą będziesz, no i on tam jedzie, wysyła mi filmiki, że piesek z tyłu. Będę szybciej, już 40 minut trasy rozjebane. No i dobra. No i przyjechał. Pokazał mi ten film, nie? No i ja mówię, no i kurwa, widzisz, to jest tylko to? Czy jeszcze coś masz dla mnie jakieś informacje? Bo mówiłeś, że jakieś mocarne, nie? No i on, że tylko film. No ale powiedział mi. Kurde. Czekajcie chwilę. Ten Nitro gra w kurwa jakąś gównianą grę. Myślałem, że mi odpowie na kilka pytań. Powiedział mi no bardzo brzydkie rzeczy na Marcina i na Nitrozyniaka, nie? Bardzo brzydkie rzeczy. I bardzo prosił, dlatego ja też nie rozumiem jego ruchów, nie? Że powiedział później Nitrozyniakowi, że to on był u mnie, nie? I że dzwoni, i że tam z Konopem też miał kontakt i ze mną, nie? No powiedział bardzo brzydkie rzeczy na Nitrozyniaka i na Dubiela. Ja nie mam o chłopakach zbyt dobrego zdania, ale no to mnie zszokowało. ZLSTR, witamy wśród wilków, au. Mycia, witamy wśród wilków, au. I dzięki, Karol Śmieszek. No i bardzo prosił, bardzo, bardzo prosił, że nie może się Nitrozyniak dowiedzieć, że on mi przekazał film, nie? Po tym moim live'ie, co ja ten film już pokazałem, to również mi pisał, że bardzo mi dziękuję, wyznał mi miłość w ogóle wtedy. Napisał, że kocham cię stary, że nie powiedziałem, że on u mnie był, nie? Bo ten Nitrozyniak by go zniszczył. I ja tu mówię tak naprawdę delikatnie, nie? No ale mówił, że Nitrozyniak go zniszczy i że no nie może w ogóle nikt się dowiedzieć, że on u mnie był. Dlatego ja nie rozumiem, że on jeszcze tego samego dnia pojechał do Nitrozyniaka i się sam przyznał, nie? I nawet ja miałem taką rozmowę, czemu to jest operacja Gollum, nie? Bo gadałem o tym z Konopem, no i Konop mówi, że on powie w odcinku, że się z nim kontaktował Boxdel, że chciał mu dać film, nie? Ja mówię, no to wiesz, wtedy Nitrozyniak będzie wiedział. A ten Boxdel mi tutaj płacze, że Nitrozyniak go zniszczy, jak się dowie, nie? I wtedy zacząłem właśnie, ja pokażę to, zacząłem Konopowi nawet tłumaczyć, nie, że no jeżeli to prawda, co Boxdel gada o Nitrozyniaku, no to no trzeba się zastanowić, czy mówić, że ten Boxdel jednak był. Ja tutaj, czekajcie, gdzie ja mam te wiadomości? Bardęga mnie już wkurza ten dziad leśny. Dzięki za suba, kolego. Czekajcie, bo ja pozamykałem okna. Dzięki Dark Lucy Star za suba, za Prime. 17 miesiąc subskrypcji na tym kanale. Nieźle, jesteś gość. O, to są moje wiadomości do Konopa. I ja mu piszę tak, męczące te szachy 5D.
I zacząłem, bo nie do końca wiedziałem, czy Konop mnie rozumie. Konop i tak się zdecydował, żeby mówić, że ten Boxdel tam też mu dawał film, nie? I ja mówię, męczące te szachy 5D. I mu wklejam, nawet bowiem najmądrzejszy nie wszystko wie, a Gollum być może odegra jeszcze jakąś rolę w historii Pierścienia. A kiedy nadejdzie ta chwila, może właśnie litość okazana przez Bilba, czyli przez Konopa, rozstrzygnie o niejednym losie, a przede wszystkim o twoim. Bo ja byłem za tym, żeby... No bo dlaczego mamy wyświadczać przysługę Nitrozyniakowi i jeżeli wydamy jednego ze szpiegów, to zostaną tylko dwa. A lepiej mieć trzech według mnie, nie? No i dlatego tłumaczyłem Konopowi, że powinniśmy oszczędzić Golluma, bo to jest taka scena. Ja mu nawet wkleiłem Konopowi scenę. Jak to się nazywa? Frodo, Moria, Gollum. O. Bo to jest właśnie taka analogia, że Frodo chciał jakby już zdekonspirować Boxdela, nie? No i ja jako Gandalf tłumaczyłem, że nie powinien podejmować, bo że to może źle być, nie? No wiecie, o co mi chodzi. O. My heart tells me that Gollum has some part to play yet. Oh. Judgment. Even the very wise can see all ends. My heart tells me that Gollum has some part to play yet. For good or ill. Before this is over. The pity of Bilbo. No i dobra, no i Frodo tutaj postanowił, że nie będzie dekonspirował Golluma, a Konop postanowił inaczej. No i Konop postanowił mądrze, bo ja bym w życiu nie przewidział, że Boxdel płacze mi w wiadomościach, że Nitro się nie może dowiedzieć, bo go zniszczą, nie? A później sam jedzie i ten... poczekajcie. Mi o 20 pisał, że dziękuję niesamowicie i że mnie kocha, że Nitro się nie może dowiedzieć i inni się nie mogą dowiedzieć, że on u mnie był, bo go zniszczą. A Nitro coś tam mówił, że u niego w nocy, czyli po kilku godzinach od razu pojechał i sam powiedział. I tego ruchu nie rozumiem. Tak jak ja się staram wszystko rozumieć, to Boxdel ostatnio podejmuje takie ruchy, że ja nie rozumiem, nie? Postanowił mnie zdradzić, okłamywał no tak 10-20 razy mnie z różnymi rzeczami. Chciał nagrać film, który mnie zniszczy i Konopa, mimo że Konop chciał mu wtedy go wesprzeć na duchu, bo mu go było szkoda. A na koniec zdradza chłopaków, z którymi ten film na mnie robił i dziękuję mi, a później na końcu zdradza sam siebie, nie? I to jest pierwszy raz, może nie pierwszy, bo na przykład tam, nie wiem, niektórych ruchów Kononowicza też nie do końca rozumiem, ale to jest jedna z takich nielicznych sytuacji, że totalnie nie rozumiem, gdzie zmierza Boxdel. Że nie wiem, nie? Ja nawet na niego nie jestem jakoś bardzo zły, jakby za... Jedna z moich ostatnich takich pożegnalnych do niego wiadomości, a bo on tutaj mówił, że no jestem fałszywy i tak dalej i że no taki był, że się Nitro nie może dowiedzieć. I ja mu napisałem tak, Boxdel, jesteś fałszywy, ale możesz się zmienić. Przestań kłamać, masz Buddę, Klaudię, podjąłeś decyzję oszukując mnie i zdradzając, ale zawsze jest czas na zmianę. To, że teraz jesteś fałszywy, nie znaczy, że za rok będziesz. Posłuchaj mnie i zacznij od dziś. Wierzę, że dasz radę. Coś takiego mu napisałem i od tej pory już nie mamy kontaktu. Nie rozumiem po prostu w ogóle jego ruchów. Z jednej strony, może niech to chłopaki między sobą... A,
Bo dzisiaj też widziałem takiego mema na wykopie, co nie wiem, czy to po prostu. Nie no, może to przypadek. Poczekajcie, ja to wrzucę. Operacja Gol. Co to jest? Kurwa, czy ja to znajdę? Ale dobra, oni aż tak nie spamują na tym fejmie. Bo jest taki tak, Fame MMA. I tam ja sobie zawsze śledzę. Wykopki robią śmieszne memy. I zrobili taki mem dzisiaj. O. I to kurwa, jakby niczym ktoś słyszał rozmowę moją z Boxdelem. Czekajcie, gdzie to jest? Ty z nami kutasik krzywy nie grasz. Wypierdalaj, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chuju krzywy. Wal się na ryj, kutasik. Bo myślał jeszcze grać. A ty na nie przy... Wal się na ryj, kutasik. Ty z nami kutasik. No i faktycznie była taka rozmowa, że Boxdel właśnie coś tam gada, że on tak, no już by chciał być... Że on woli mnie ikonowa. Coś tak mniej więcej wyszło z rozmowy, nie? Ja mu tłumaczę. Chłopie, masz nową drużynę Nitrozyniaka i Dubiela. Bądź lojalny, przydaje mi, jak już nie dla mnie i dla Konopa, to bądź sobie tam lojalny ze swoją nową drużyną, skoro chciałeś brudy na mnie i Konopa szukać. I mu tłumaczę, nie? Że ten pociąg odjechał. I no, ten mem jakby no, idealnie to obrazuje. Ten glas. Mnie też śmieszy. Ten Wojtek Gola. Nie grasz. Wypierdalaj, nie potrzebujemy cię w naszym składzie. Ty chuju krzywy. Właśnie, to też jest ciekawa historia, bo ni z dupy, ni z pietruchy. W jednej z ostatnich moich rozmów z Boxdela, on mi nagle zaczął wklejać kwity na Wojtka Gole, że Wojtek Gola też mnie kolaboruje za moimi plecami, nie? Ja jakby z Wojtkiem się pokłóciłem o to. Muszę to przeanalizować też, ale powiem wam, że ja jestem w chuj psychicznie też. Chciałbym, żeby to był koniec wszystkiego, nie? Tak naprawdę chciałbym, że idźcie w swoją stronę. Ja jedyne co chcę, to się uwolnić z czegoś, żebym już był wolny, bo ktoś mnie nie chce uwolnić, że się tak wyrażę. Więc mi na tym jedynie zależy, ale mam nadzieję, że wkrótce będzie święty spokój. O.